Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Joanna Skrzypek. I Kamil Drewczyński, sezon 2023. Czas start. Start. W naszym dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy przybliżyć przede wszystkim nowości z materiału 2020. A co w nich będzie, Janno? To przede wszystkim materiały betonowe i elementy uzupełniające do aranżacji ogrodów. Powiemy też o nowym impregnacie do betonu. Chciałbym tylko dodać, że takie spotkania jak dzisiaj właśnie powstają w inicjatywie Państwa pytań, wykonawców i nie ukrywam, że one są dla nas bardzo cenne. Zobaczycie Państwo, że większość nowości w roku 2020 to właśnie pomysły, które w powiązaniu z Państwa informacjami zostały wdrożone do naszej oferty. No to co, zaczynamy. Drodzy Państwo, w ofercie 2020 chcielibyśmy zacząć od produktów betonowych. Materiałów, które w naszych 13 zakładach głównie są produkowane i to materiały, które jako nowości pojawiają się w strukturze. No jak co roku właśnie przedstawiamy nową ofertę i dzisiaj mam ten zaszczyt przedstawić to, co wspólnie razem wykreowaliśmy w naszej firmie z całym działem projektowym i z całym działem sprzedaży i wszystkimi, bo wszyscy są w to zaangażowani, w cały cykl przygotowania tych produktów. No i pierwszy produkt, który się pojawił, to odpowiedź na potrzeby rynku dużych formatów łatkastowych z kolekcji Travertyno, bo Travertyn u nas już jest od 8 lat w naszej ofercie libetowej, ale potrzeba była właśnie stworzenia formatu 60x60 i 60x40 w dwóch kolorach Bianco i Grigio jako uzupełnienie całej naszej, no, tej kolekcji. Materiał, tak jak powiedziałaś, jest uzupełnieniem, czyli już mamy i schody, i płyty, które bardzo popularne są właśnie, o tym i palisady. Później też. Dokładnie, czyli kompleksowo rozwijamy. Co nowego jeszcze? No i zupełnie nowa kolekcja, tak? Całkowicie nowy kształt, nowe kształty, nowe formaty i struktura wapienia. To jest kolekcja Calcario w dwóch kolorach, Argento i Szampan. Argento to odcień jasnej szarości, to w ogóle zupełnie nowy kolor szarości w kolekcjach wetcastowych na tarasy. Tu mamy cztery formaty, 20x20, 20x40, 40x40, 40x60. Te formaty można zakupić osobno, jakże i w mikcie. Przede wszystkim duże formaty są osobno do zakupienia. Format 20x20 i 20x40 można zakupić w mikcie, ale jeżeli projektant stworzy jakąś przestrzeń i będzie potrzebował wyliczoną ilość produktów, jesteśmy w stanie to na indywidualne zamówienie skompletować i podesłać bezpośrednio na inwestycje właśnie w takich miksach. Czyli jesteś elastyczny. Ciekawy nowy produkt, będziemy też go chcieli w przyszłości bardziej rozwijać i stworzyć do niego elementy uzupełniające typu palisady, stopnie. Na dzień dzisiejszy wprowadzamy na razie płyty. Rozwijamy naszą ofertę szeroko, więc po ostatnich naszych spotkaniach Państwo dużo wysyłali pytań, czy będzie rozwijana oferta produktów eko. No i niedaleko, niedługo trzeba było czekać. Jest odpowiedź, nowy kształt, bardzo ciekawy kształt, taki trochę orientalny, idealnie nadający się do przestrzeni i publicznych, i indywidualnych. Format 35x35, grubość 8 cm, ciekawy kształt. Powiem tylko, że jest to produkt wykreowany wspólnie razem z ASP we Wrocławiu. Inspiracją do stworzenia i do wykreowania tej formy był kwiat surfini, więc zobaczcie, jak fajnie natura daje nam inspirację do tworzenia już później ciekawych elementów betonowych. Produkt ma przepuszczalność wody powyżej 25%, więc to też dobre jest później, żeby zachować te powierzchnie wodoprzepuszczalne, tak? No jak już wcześniej mieli spotkanie a propos produktów eko, wiemy, że jest wodoprzepuszczalny, a nie biologicznie czynny. Biologicznie czynne dopiero wtedy, kiedy wyrośnie na nim roślina. Drodzy Państwo, sam kształt jest też ułatwieniem w montażu. Oprócz tego, że grubość 8 cm pozwala na zabudowę na tym samym poziomie z innymi elementami, na przykład płytami Maxima, z elementami wielkoformatowymi, które mamy już w swojej ofercie, to sam kształt 35x35 jest elementem stosunkowo niedużym i łatwym w przenoszeniu, więc to też wyjście naprzeciw instalatorom, szczególnie brukarzom, którzy po paru latach mają duże problemy z kręgosłupem. Dokładnie. Ten materiał bierzemy w obie dłonie i dwie sztuki przenosimy, równo obciążając nasz kręgosłup. To też materiał, który nie jest zbyt smukły, czyli po zabudowie, jak wjadą na niego samochody osobowe, na pewno nic złego się
Też jest nie stanie. mniejszy element, to też mniejszy możliwość pęknięcia. Ryzyko pęknięcia. Wspomniałem o Maksimie. Co nowego tutaj w tej No, ofercie? Maksima to system chyba, który teraz najlepiej się sprzedaje w naszej ofercie. To są duże płyty o różnych formatach i kształtach i z racji tego, że obserwujemy trendy, patrzymy, co się dzieje na rynku, a trend kolorów szarości i antracytów troszeczkę już jakby przemija, może nie przemija, zmienia się, tak? I potrzebujemy już odrobinę ocieplenia tej przestrzeni. Dlatego też stworzyliśmy, został przygotowany produkt w kolorze pastelno. Wszystkie, ciepłym. Tak, ciepły kolor pastelno, właśnie tak jak tu widać na załączonym obrazku, można to łączyć właśnie fajnie z szarością. To jest ten trend, który pojawił się już w jakiś czas we wnętrzach, właśnie łączenie ciepłych i chłodnych barw razem właśnie dla kontrastu. Wiem, że podczas prób bardzo dużo starań dołożyłaś z kolegami z produkcji, aby ten materiał nie był jednolity, miał takie delikatne przetarcie, jak naturalny no to jest kamień, takie kolor, przejścia kolorystyczne, tak jak czyli mówisz. efekt natury, Kolor odzwierciedlenie pastelno tej to kolor struktury. melanżu, ale też dodatkowo właśnie Państwo prosili, i to często najczęściej architekci dużych publicznych inwestycji potrzebowali kolor szarości, ale bez tych melanży, bo jako mamy w tej chwili w ofercie kolor popielaty, który jest właśnie z melanżami, ale wprowadziliśmy kolor gołębi, czyli kolor monochromatyczny, szarość w dużym formacie, szarość, piękną szarość we wszystkich formatach właśnie, jeżeli chodzi o system Maxima. I Czyli to nie jest tylko 80 na 80, tylko też odpowiedź. wszystkie Molto, Grande, Slim i Farmo 80 na 40. Wszystkie produkty w tych dwóch kolorach nowych mamy. Czyli to jest odpowiedź właśnie na Państwa propozycje i pytania. Jeśli rozwijamy płyty, to rozwijamy także Tak, całą rodzinę, czyli wszystkie oczywiście elementy uzupełniające. Stopnie, które są bardzo ważnym elementem uzupełniającym, jeżeli chodzi o zakończenie tarasów czy wejście do domów. Też cały system został wzbogacony o te dwa kolory, czyli kolor gołębi i pastello. Co więcej, kolory te też dobrze pasują do pozostałych materiałów, tak, w naszej ofercie, czy do cesz ceramicznych, ale też do pozostałych materiałów betonowych, bo też cały system kolorystyczny mamy stworzony, więc jeżeli coś jest nazwane w jednej kolekcji kolorem pastello i będzie to element z mniejszych nawierzchni, też będzie to pasowało, więc mamy oprócz tego systemu Maxima, mamy też systemy kolorystyczne. Praktycznie 2020 rok to kolor, to oferta rozszerzona dość mocno o ciepłe kolory. Tutaj chcielibyśmy Państwu pokazać nowy kolor Właśnie. piaskowy i beżowy. Pytania, Ładnie. Joanna, czym się od siebie różnią i jak powstają? Więc kolor beżowy to nowy kolor, monokolor w naszej ofercie, w ofercie Via Trio i Mini Trio. Kolor piaskowy to z kolei prześrutowane produkty, też Mini Trio i Via Trio. Bardzo fajnie one się razem komponują i można je ładnie ze sobą złożyć na inwestycji. Powierzchnia strukturą bardzo zbliżona jest do płomieniowanego czy Granitu. piaskowanego granitu. Tak, dokładnie. Materiał ten jest antypoślizgowy i w powierzchni górnej możemy zobaczyć takie ciemne kruszywo. To, proszę Państwa, bazalt, czyli kruszywo bardzo odporne na ścieranie. Tak. To też gwarantuje, że nasz materiał na pewno po 5, 10 czy 15 latach nagrze z kostki 8 tu pokazanej nie zrobi się kostką 6, 5 i cudownie dokładnie zniknie. Rozwój oferty w kolorystyce to nie tylko ciepłe kolory, to między innymi mój lider, bo jak wielu inwestorów czy wykonawców mówi, no wiesz, beton to beton, ale granit to granit. No właśnie. No i właśnie dla granitu powraca do nas do oferty kolor platynowy, to który właśnie wygląda jak granit płomieniowany. Tu widać fajnie na zdjęciu zestawienie tych kolorów, które do tej pory mieliśmy, czyli tytanowy z białym, i do tego dochodzi właśnie w monokolorze, bo mamy też w ofercie Aspero kolory w monokolorze i melanże, czyli jasno-szary i ciemno-szary są melanże, ale wraca kolor tytanowy, idealnie właśnie odzwierciedlający granit, więc ciekawie to wygląda, fajna szarość. A o kolorze decyduje tutaj dodanie kruszywa właśnie bazaltu, granitu i porfirów, oczywiście które to są bardzo naturalne. trwałe i dlatego ten materiał bezpośrednio nie tylko strukturą, kolorem, ale i jakością, wytrzymałością może bezpośrednio konkurować z kamieniem naturalnym, na przykład właśnie Dużo granitem. Dokładnie. Jeden z następnych moich liderów, czyli Merano, no, w nowej to chyba odsłonie bardzo dobrze znany kolorystycznej. produkt już od lat w naszej ofercie. Produkt Antico, czyli produkty obijane, postarzane, które fajnie sprawdzają się w realizacjach rustykalnych, antycznych, takich przydworkowych, bo wiadomo, nie tylko nowoczesne realizacje mamy, ale właśnie kolor szary powoduje, że on się staje bardziej, bardziej nowoczesny, można go łączyć z nowoczesnym Maximą, czy też z rustykalnymi formatami.
ciekawe do aranżacji właśnie przestrzeni przydomowych, ale także i na jakichś zagospodarowaniach miejsc, jakichś takich kulturalnych i jakichś pałaców, dworków. Ciekawa inwestycja. Jak wspomniałem, nowości będzie dość dużo, także to nie tylko kostki i płyty, ale elementy uzupełniające. Wielki powrót. Kamienia ogrodowego. I tu właśnie naciski ze strony projektantów, głównie przede wszystkim projektantów, powrót tego materiału do naszej oferty. Trapezowy kształt wpisany w kwadrat 20 na 20, ale to ma format ma 20 na dole zwężenie na 16. Dzięki niemu możemy robić rabaty i donice i kwietniki i chociażby też wydzielenie przestrzeni w bardzo organicznych, takich nierównomiernych kształtach. Wszystko wpisane może być w koło, w jakieś no, ciekawe rozwiązanie na zakończenie nawierzchni. I produkt jednolicie barwiony w masie, produkt Dokładnie. Splitowany, przełamany, czyli strukturą zbliżony do kamieni naturalnych. Chciałbym zwrócić uwagę, że to nie tylko miękkie elementy łukowe czy organiczne, to także elementy na przykład słupków pionowych. W naszym ogrodzie pokazowym w Łodzi mamy właśnie takie realizacje tak. I między innymi właśnie przez to, że zapraszamy Państwa inwestorów i wykonawców na szkolenia właśnie do Łodzi, wiele osób to widziało i niejednokrotnie Dokładnie. pytało, czy mogą zakupić taki materiał. Drodzy Państwo, z elementami uzupełniającymi idziemy jeszcze szerzej. No i kolor srebrno-szary w elemencie murja, czyli sama nazwa brzmi do budowania murów, z racji tego, że ogrody nasze uzyskują trzeci wymiar, budujemy wiele różnych elementów małej architektury i właśnie też potrzeba uzupełnienia systemu srebrno-szarego czy systemu szarości w naszej ofercie o kolor srebrno-szary w elemencie murja. Wiele osób z Państwa pyta, czym kleić, czym montować. Jeśli będziemy robili małe elementy konstrukcyjne do wysokości 40-60 cm, czy to będą kwietniki, czy warzywniki, mogą być klejone naszym klejem 2 w 1 bezbarwnym, mogą też być klejone na zaprawach cementowych cienkowarstwowych, ale tutaj trzeba wtedy przy zaprawach cementowych mocno uważać, żeby tym cementem nie zabrudzić tak. lica, bo materiał po prostu zostanie trwale zabrudzony i tak być jakościowo nie powinno. Elementy betonowe są już w części za nami. Ja chciałbym przejść do drugiej części prezentacji, gdzie będziemy mówili o nowościach, o tych materiałach, które bardzo często pojawiają się na tarasach i nie tylko, to o coraz płytach częściej tak ceramicznych. naprawdę. Patrząc Dokładnie, na ilość o projektów, grubości jakie 2 mamy, cm. tak, ile mamy teraz projektów, to praktycznie beton łączy się z ceramiką. To jest jakby trend kolejny na rynku, łączenie właśnie różnych technologii ze sobą w jednej realizacji. No i ceramika na tarasach, to uważam, że to jest hit i jest to ponadczasowe i Jest to przede wszystkim materiał. produkt, który zapewnia nam, jak niektórzy mówią, święty spokój, czyli przede wszystkim Tak. jest to produkt, który się nie rysuje, nie plami, nie brudzi, a w nowej odsłonie kolory o strukturze drewna. Może Joanno, ty jako projektantka dwa słowa. No właśnie drewno. No drewno jest też piękne, samo naturalne drewno jest pięknym materiałem, ale bardzo wymagającym, tak? Żeby ono zawsze wyglądało pięknie i ponadczasowo i tak jak było, jak jest na początku przy danej realizacji, no konieczne jest ciągłe zabiegi pielęgnacyjne, tak? Czyli jeżeli to jest olejowane, to trzeba olejować i coś z nimi robić, żeby było I to nie dobrze. są małe I to koszty. nie są małe A koszty, a przy przy tym bardzo ceramice ochronne. tego nie ma. A właśnie z uwagi na to, że mamy produkty ceramiczne o strukturze drewna, które tak naprawdę często zdarza się, że inwestorzy, jak przynosimy próbki materiałów takich właśnie ceramicznych, sprawdzają, czy to na pewno jest ceramika, bo wygląda to identycznie Bo to nie jak jest tylko drewno. nadruk kolorystyczny, Dokładnie. jest Jest to faktura, faktura, struktura w struktura. 100% oddaje No drewno. i to jakby można tak nazwać, że to jest produkt dla leniwych, tak? Bo są osoby, które no nie chcą poświęcać dużo czasu na sprzątanie, na jakieś tam zabiegi pielęgnacyjne. Właśnie dla nich to jest idealny produkt. Tak? Na tarasy, gdzie nasiąkliwość jest praktycznie zerowa i można to fajnie wyczyścić szybciutko karszerem i nie trzeba na to strasznie pochłaniać dużo W nowości energii. z grupy Now kolor Fado jest oferowany w deskach, czyli wymiar 30 na 120, bardzo smukły, długi. Po ułożeniu materiał, tak jak wspomniałeś, bardzo często jest tak zbliżony do naturalnego Drewna, drewna, bardzo że ciężko rustykalne, taki rozpoznać fajny kształt. dokładnie. Ale to nie wszystko. Rozszerzamy ofertę płytek o strukturze odzwierciedlającej właśnie strukturę drewna. Ale o bardziej nowoczesne, bo tam to było bardziej rustykalne, tu jest bardziej nowoczesne połączenie, właśnie tu można łączyć ten produkt z szarościami i fajne też, no, ciekawe rozwiązanie właśnie czy na trasy, czy na podejście, czy nawet wejścia do domów, bo coraz częściej ceramika pojawia się też przy wejściu właśnie z uwagi na to, że łatwo ją utrzymać w czystości. No i
Duża płyta, to na co czekałem od dawna, czyli nowoczesny kolor, nowoczesny kształt i No duży szarość. kształt. No szarość cały czas jest w trendzie i format 90x90 to jest to, na co czekali architekci i projektanci, żeby móc zastosować właśnie płyt ceramicznych. A oczywiście też w ofercie są płyty 60x60. Oferta jest bardzo szeroka, warto ten materiał zobaczyć właśnie w punktach platynowych, o których mówiłaś, no bo na zdjęciu materiał wygląda zawsze troszeczkę inaczej, nie oddaje w 100% wszystkich wartości, które warto zobaczyć na miejscu i przede wszystkim samemu sprawdzić i przetestować, że ten materiał naprawdę się nie rysuje, nie plami i nie brudzi. Bardzo dużo pytań z Państwa strony przez ostatnie lata dotyczyło zabudowy płyt ceramicznych na podjazdach. Niejednokrotnie Państwo jako inwestorzy czy projektanci mówiliście, no ale tam tylko będą wjeżdżały samochody osobowe. W związku z tym też zostały wprowadzone płytki o mniejszym rozmiarze, bo Tak, to 22,5. 22,5 na 22,5 czy 22,5 na 45,5. Właśnie mniejszy format pozwala na to, żeby poruszały się tam samochody i mogły też parkować i fajnie to wygląda. Można też inaczej poukładać. No, ciekawe rozwiązanie. Grupa o nazwie X-Size jest dedykowana właśnie na obiekty, gdzie będą poruszały się samochody osobowe. Oczywiście można też zabudować części ścieżek rowerowych, części ogrodowe, ale ten materiał w mniejszym formacie tutaj na pewno przy odpowiedniej podbudowie w 100% się sprawdzi. Jeśli mówimy o płytach ceramicznych, to jeszcze No całkiem konieczne jest niedawno, wspomnienie o dokładnie wspornikach. o wspornikach. Też tutaj nie zostajemy w jednym miejscu i nie spoczywamy na laurach. Bardzo dużo inwestycji, remontów, o którym Państwo do nas mówicie i piszecie o porady, to stare balkony, obiekty, gdzie niejednokrotnie po rozebraniu wierzchniej warstwy, na przykład starej ceramiki, dochodzimy do warstwy nośnej, konstrukcyjnej, na przykład żelbetu i okazuje się, że mamy małą przestrzeń między stolarką a właśnie częścią nośną i dlatego zostały wprowadzone wsporniki regulowane w tamtym roku 17-30 mm, a już w czerwcu będą jeszcze niższe. Będą między 10 mm a 17, a w związku z tym, Czyli że idealna teraz wygląda, gdzie jest ta mała przestrzeń dokładnie, między stolarką. a Super. układanie i montaż elementów właśnie na tych wspornikach, często nazywanych ślimakowymi, jest bardzo popularne, w związku z tym też i propozycja i z naszej strony wprowadzenie wsporników 30-50 mm. Drodzy Państwo, duża ilość inwestycji publicznych wykonywanych z naszych materiałów to Wymaga nie tylko specjalnych podjazdy, wsporników. dokładnie, wymagają specjalnych wsporników i materiałów, które też spełniają specjalne normy i wymagania. Jednym z nich, między innymi, są materiały, które są zabudowane na przykład właśnie na tarasach wentylowanych. No, ceramika spełnia tutaj wymagania o nierozprzestrzenianiu się ognia, czyli NRO bez problemu, bo jest wypalana w temperaturze 1200 stopni. Nasze wsporniki, które tutaj widzimy, o kolorze takiej czerwieni, lekko wpadającej w brąz, są produktem, które spełniają te uwarunkowania. Co więcej, materiał ten już jest zabudowany na kilku inwestycjach właśnie w Warszawie. Jest produktem na zamówienie i bazuje na specjalnym granulacie, który przy wysokiej temperaturze się nie pali, tylko topi i wydziela znacznie mniej szkodliwych związków, czyli właśnie ratuje nam I trzeba powiedzieć, że tylko praktycznie my życie. mamy to w ofercie. Tak, jesteśmy jedyni w ofercie na rynku polskim, którzy posiadamy i jeśli Państwo będą chcieli wykorzystać nasz materiał w różnych rozmiarach, jest to jak najbardziej możliwe. Duże realizacje, duże wyzwania. Tarasy Tak, wentylowane stały teraz się będę. popularne. Pamiętam jeszcze, jak 2-3 lata temu mówiliśmy o obiektach publicznych na Śląsku. Były to fontanny, o dużych apartamentowcach, gdzie na górnej części właśnie mają wchodzić turyści i oglądać I tarasy też, piękne tak, miasta, widokowe. tarasy widokowe. Niejednokrotnie urządzenia, które będą drgały i tu wymagania powodowały, że no, musieliśmy wprowadzić też coś większego, mocniejszego. Stąd wspornik Maxima i tu może być stosowany nawet w rozpiętości od 45 do 95 cm. Materiał ten, o którym mówimy, też jest oczywiście wykonany ze specjalnego granulatu, więc jest to produkt, który wytrzymuje duże obciążenia ponad 1 tony. Materiał też posiada elementy uzupełniające, bo niejednokrotnie mamy podbudowę nierówną, spadek nawet do 7% i tu jest podkładka samopoziomująca. No to jest idealne rozwiązanie, jeżeli mamy spadek Tak. na tarasie i musimy mieć równą powierzchnię, żeby można ją użytkować. Super. Na tak zwane zero. To nie wszystko, bo niejednokrotnie przy tego typu inwestycjach wymagania ze strony inwestora czy konstruktora
to związanie, zakotwienie i elementów i stabilizacja. Mamy gotowe wzory, przekroje, jak takie wzmocnienia z kratownic profili przykręconych do wsporników wykonać. Są specjalne miejsca właśnie na tego typu mocowania, więc konstrukcja jest stabilna. No to często to są pytania właśnie, jak ktoś widzi te wsporniki takie wysokie, co to będzie, jak ja na to wejdę, czy się nie przewrócę, a to jak się pokaże rzeczywiście, że jest jeszcze dodatkowo wzmocnione, to takie daje poczucie rzeczywiście bezpieczeństwa. No niejednokrotnie na tych obiektach, jak na przykład mamy zdjęcia z fontan, tam całe grupy dzieci bawią się w okresie letnim i to są drgania, to są skoki, przebieganie grupami, więc No to to musi jest być powierzchnia konieczność. bardzo stabilna. Drodzy Państwo, w ofercie nowości to nie wszystko. Ponad rok temu wprowadziliśmy bezpieczne oświetlenie 12-woltowe Tak, a Libet architektura Light. światła coraz bardziej się rozwija i coraz większe potrzeby rynek na nas tutaj wymusza, znaczy ma potrzeby i my jakby przygotowujemy nowe oferty, więc są też nowe produkty z grupy Libet Light. Nie ma chyba już projektu, w którym by tego oświetlenia nie było, No bo... ja nie widziałem przez ostatni rok projektu, koncepcji, gdzie nie pojawiałaby się propozycja oświetlenia, podświetlenia, części dekoracyjnych czy No my na tarasach nasadzeń. spędzamy coraz więcej czasu, a jednak no, wieczorem miło i sympatycznie jest siedzieć właśnie w takiej przyjemnej atmosferze światła. W nowościach z opraw, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować, to między innymi oprawy strumieniowe widoczne u góry o różnej mocy 2 i 4 W, montowane sztycą do gruntu, czy nawet bezpośrednio na elementach drewnianych. To także oprawy stojące, gdzie można będzie regulować sobie natężenie światła, jest 5 poziomów. Tak, ale No co i ważne, one są dużo wyższe niż to, co mieliśmy tak, do to tej prawie pory, 70 więc centymetrów. prawie 70 cm pozwala właśnie doświetlić cały taras w lepszy sposób niż, czy nawet jeżeli umieścimy to w donicy, więc możemy mieć fajny znowu salon letni. Jak najbardziej. Całość materiału wykonana jest też z tworzyw i stali szlachetnej, więc są tu także i aluminium, i stal nierdzewna. Są rozszerzone w ofercie oprawy do mocowania na ścianach, regulowane ręcznie kątem lub ewentualnie strumień, który może się pojawić na ścianie. No i Było technologia. też dokładnie wiele pytań, czy można sobie różne strefy różnie sterować, bo mamy czujniki ruchu dla przypomnienia, mamy czujnik zmierzchu, Różne mamy sekcje. także piloty. Ale wielu klientów pytało, czy telefonem będzie można sobie troszeczkę pobawić się, No i aby mamy gadżet różne strefy, tak, właśnie do można było takiej zabawy podświetlać. zdalnej. I w tym roku jest element, który nazywa się NXT. NXT. Jest to element, który można podpiąć bezpośrednio zaraz za transformatorem lub w osobną strefę i dzięki połączeniu z telefonem, bardzo prosta, szybka aplikacja do ściągnięcia na telefon i smartfonem możemy sobie sterować ogród dowolnie, Tak. jak tylko sobie chcemy. Z nowości informacje, które do nas przyszły, to także narożnik wprowadzony do Libert Board. Tak, no Joanna coraz tutaj. częściej były zapytania, bo boardy też dobrze się przyjęły w ofercie, jako to wydzielenie strefy rabat zieleni od kruszywa, ewentualnie od nawierzchni. No i właśnie często było do nas kierowane pytanie, co zrobić z narożnikiem, jak to, żeby to wyglądało estetycznie i ładnie i żeby też to się nie wyginało, żeby coś tam się nie działo. No i stąd narożnik pojawił się w ofercie. Myślę, że to super rozwiązanie Bo same nakładki kolejne. już wcześniej były to ze stali, były z ocynku, z kortenu, inoksu. Tutaj narożnik zewnętrzny, który widzimy, wygląda bardzo estetycznie, dodatkowo jeszcze wiąże te dwa elementy ze To sobą jest i większa jest to bardziej stabilizacja, że nie stabilne. wyskakuje to. Odpowiedź na moje problemy z latającą korą podczas wiatru pod domem. Tak. Rozszerzamy ofertę kruszyw. Ołówek patio, właśnie efekt kory i jest to super rozwiązanie. Oczywiście nowy też kolor zupełnie uzupełniający i wcześniejsze produkty, czy betonowe, czy ceramiczne, właśnie kolor szary pomieszany troszeczkę z beżem, czyli znowu odpowiedź całego systemu kolorystycznego i mamy już uzupełnienie oferty, ale właśnie ta kora, to co zawsze większy podmuch wiatru i cały nawierzchnia zostaje zabrudzona tą korą, a tutaj format kory, a z drugiej strony cięższy, stabilniejszy i gdzie zostaje w przestrzeni. I drugi produkt w podobnej odcieniu i w podobnych barwach to jest gryz Marmo Elba. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i pytaniom, jak odświeżyć materiały, na przykład wielkoformatowe, płytę Maxima, kiedy Panowie zabrudzili materiałem innym, nie wiem, kurz, to tynk, zaprawa. Jeśli zostały uszkodzone mechanicznie, no to niestety dziury nie wyrównamy, ale jeśli są to różnice Ale to kolorystyczne możemy czy poprawić to zabrudzenie. zdecydowanie, nadać nowe życie naszym tarasom czy podjazdom, właśnie gdzie są takie kolory I zabrudzone. użyć środka Reno Plus. On jest w opakowaniach 2,5 kg. Są dwa kolory dedykowane do jasnych płyt, czyli
Do koloru gołębiego, czyli jasnego. Tak. I antracyt, ten najbardziej popularny, proponuję nakładać go wałkiem. Wtedy mamy najlepsze, najmniejsze zużycie, równomierne rozłożenie materiału na powierzchni i na pewno odświeży Odświeżymy. produkt. No i impregnacja, no bo z racji tego, że mamy też dużo kolorów jasnych, czy pergaminową biel, czy kolor gołębi, który został wprowadzony jakiś czas temu, często są pytania, jak zabezpieczyć tą powierzchnię, żeby jednak no, mieć łatwiejsze, późniejsze użytkowanie. No i super, tutaj kolega wprowadził impregnat do betonu. Impregnat, o którym mówimy, to produkt, który jak widzimy po nałożeniu na nawierzchni znacznie zmniejsza nasiąkliwość produktu, chłonność wody, zabrudzeń. Woda po prostu perli się w górnej części. Materiał dodatkowo oddycha. Zużycie jego to około 4-5 metrów z litra. Chcielibyśmy, aby Państwo go też stosowali nie tylko do samej nawierzchni poziomej. To także ogrodzenia, elementy splitowane, tam gdzie właśnie zabrudzenia czyli pojawiają się troszeczkę wyżej. Ten impregnat nie wpływa na kolor, nie daje efektu jakiejś mokrej kostki, nie wyciąga koloru dokładnie, więc jest bardzo uniwersalny, prosty w dozowaniu i jest to produkt, który można nanosić wałkiem czy pędzlem na nawierzchnię.